Dorota Łosiewicz, to jest poranna rozmowa w telewizji w Polsce.pl. Witam państwa bardzo serdecznie. Ze mną na łączach Marek Suski, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, członek Rady Doradców Politycznych przy premierze Morawieckim. Dzień dobry, panie ministrze. Czy mi się widzimy, słyszymy? Tak jest, widzimy i słyszymy. Dzień dobry pani. Panie ministrze, czy uda się Prawu i Sprawiedliwości obronić marszałek Witek? Wygląda na to, że opozycja coraz mniej już wierzy w ten swój plan. Liczą głosy. No i wychodzi, że może być ciężko na opozycji. Policzmy głosy. No, słynny cytat z obalania rządu Olszewskiego. No właśnie, wciąż być aktualne. Może teraz jest to samo. Aktualne wciąż. Opozycja, ta, można powiedzieć, opozycja partii tej grubej kreski, no bo oni się odwołują do tamtego układu z komunistami, gdzie miał być podział Polski. Raz mieli rządzić komuniści, a raz ich wielbiciele, agenci i współpracownicy. No, część opozycji, jak się zorientowała, co chodzi, to powstało wtedy między innymi Porozumienie Centrum jako niezgoda na taki układ. Mam nadzieję, że to się nie uda. Pani marszałek jest bardzo dobrym marszałkiem. Jeszcze do tego jest osobą bardzo sympatyczną, miłą. Mamy dobrego marszałka. To byłoby po prostu tworzeniem sytuacji niestabilności państwa, kiedy mamy do czynienia z wypadkami na granicy, z pewną próbą przerzucenia nam uchodźców czy też imigrantów, no bo to właśnie nie są uchodźcy. To mamy sytuację, w której destabilizacja państwa, myślę, że byłaby, zawsze jest niedobra, ale w tym wypadku i w tych okolicznościach zewnętrznych, międzynarodowych, byłoby czymś bardzo złym. A kto, panie ministrze, mógłby ewentualnie zastąpić panią marszałek Witek, bo zdaje się, że z wyłonieniem kandydata także opozycja ma nie lada problem. No to prawda, opozycja ma niemały problem, bo już się pokłócili, jeszcze nie mają większości, a już się kłócą o stołki. Wyobrażam sobie, co by było, gdyby przejęli w Polsce władzę, jakby się kłócili. No to już jest taka domena tych ludzi, że są kłótliwi. No nie ma tam jednej osobowości, która mogłaby rzeczywiście poprowadzić Sejm, być osobą bezstronną, być osobą, która prowadzi obrady dla dobra Polski. No i na szczęście, tak powiedzmy sobie, na szczęście nie mają kandydata. No i na szczęście się nie są w stanie dogadać. Panie ministrze, a na ile ufacie Pawłowi Kukizowi? W Polsce właśnie pojawiły się, konkretnie w Tarnowie, na kamienicy pojawiły się billboardy z hejterskimi napisami i z wizerunkiem Pawła Kukiza. Napis na billboardzie, to jest takie pytanie po angielsku, who are you, ale tego środkowego słowa nie widać, z odległości jest małymi literami. No wiadomo, o co chodzi, niektórzy mówią, to publiczny lincz na pośle, intencja jest jasna. Czy Paweł Kukiz to udźwignie? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tym bardziej go to przekona, że tamta strona to są ludzie, którzy są agresywni, którzy tak naprawdę nie chcą służyć Polsce i Polakom, tylko chcą doprowadzić do sytuacji, w której Polska byłaby słaba, w której ci wszyscy obywatele, którzy stoją po stronie prawdy, ochrony naszego państwa, byliby szargani, wyzywani. Przypomnę, jak Platforma rządziła, jak likwidowali instytucje państwowe. Przepraszam. Likwidowali wojsko, likwidowali posterunki policji, był wzrost przestępczości. No, później oczywiście odwdzięczyli się ci siedzący w więzieniach. Najwyższe poparcie dla Platformy było w więzieniach. Więc tego rodzaju grupa, można powiedzieć gromada, albo nie użyję już dalej idącego określenia, ale bardzo dobra dla Polski opcja rządziła krajem. Ja myślę, że jest odpowiedzialnym człowiekiem i to, że jest artystą, będzie powodować, że wytrzyma właśnie tą presję, bo przecież artyści występujący na scenie muszą wytrzymywać presję. Stąd też liczę na to, że będziemy mogli jako Polacy liczyć na Pawła Kukiza i ten hejt, który wylewa się w stosunku do wszystkich, którzy
nie chcą służyć tamtej stronie, nie chcą służyć liberalnym, lewackim różnym pomysłom. Ten chęć się wylewał od lat. A czy, panie ministrze, presję wytrzyma polski rząd? I mam tutaj na myśli sytuację na granicy polsko-białoruskiej. W sprawie tego kryzysu na granicy zabrał głos wreszcie Donald Tusk. W zeszłą środę była wypowiedź na Twitterze, teraz pojawiło się nagranie. Lider opozycji deklaruje gotowość do rozmów z rządem, chce zgody narodowej. Czy powinny się odbyć takie konsultacje z opozycją? Jak ta zgoda narodowa miałaby wyglądać? No jeden z liderów opozycji, no nie jest to lider całej opozycji, jak słyszę wypowiedzi, no chociażby lewicy PSL-u, no to choć mówią, to jest lider Platformy, a nie całej opozycji, więc to jest uzurpator, który się nazywa liderem opozycji i nie reprezentuje całej opozycji. Jest też Szymon Hołownia, z którym jest w sporze, no a to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest taka, że to trudno byłoby usiąść do stołu, no z kim? Ze Starczewskim, z Jachirą? To są ludzie, którzy się zachowują niepoważnie. I jak miałyby wyglądać te rozmowy? O czym mielibyśmy rozmawiać? O tym, jak oni wyzywają Wojsko Polskie, jak próbują, nie wiem, uciekać na Białoruś, do Łukaszenki, czyżby tęsknili za takim systemem, bo próbują rzeczywiście się przedrzeć na Białoruś, no, to jest rzecz no, nie do przyjęcia. Jaki okrągły stół? No, co to w ogóle ma znaczyć? Są komunistami, którzy chcą się dogadać z nami w sprawie podziału władzy? Nie widzę podstaw do tego rodzaju jakichś rozmów przy okrągłym stole. No, rozmowy z panem Starczewskim mogłyby wyglądać całkiem zabawnie. Być może byłoby bieganie. No chyba, właśnie. Żeby się poślizgnął. Tak mogłoby to wyglądać. Ale jaki jest realny pomysł na rozwiązanie tego kryzysu? Pan premier mówi, mamy gotowy tir z pomocą humanitarną dla imigrantów. Białoruś tego tira nie chce wpuścić. Europejski Trybunał Człowieka mówi, Polska ma zapewnić żywność i opiekę lekarza migrantom na granicy. Jak ten konflikt rozwiązać? Sam mur to za mało chyba. To jest po pierwsze tak, to jest polska granica, my mamy obowiązek ją chronić, nie pozwolić, żeby nielegalnie była przekraczana i wojsko temu służy, składa zresztą taką przysięgę, że będzie chronić polskiej granicy i po prostu to robi. A ci, którzy tam są dowożeni przez reżim Łukaszenki, sądzę, że w jakimś porozumieniu, a może nawet pomyślę Putina jako część wojny hybrydowej, są tam, mogą sobie odejść, mogą udać się na przejście graniczne, gdzie mogą złożyć wnioski o ewentualny azyl w sposób normalny, oficjalny i zgodny z prawem. I tego nie robią, więc to jest czysta prowokacja. A jeżeli chodzi o pomoc humanitarną, no to oczywiście wygłupy posłów, którzy z dwoma śpiworami biegną na granicę i mówią, że chcą udzielić pomocy humanitarnej, wzięli oprócz tego jeszcze kamerę, żeby pokazać, jacy to oni są humanitarni i ludcy, no mogli iść do przejścia granicznego i normalnie przejść oficjalnie, a nie siłować się z wojskiem. A na granicy stoi samochód, tir, który miałby dostarczyć właśnie takiej pomocy na teren Białorusi, bo przecież ci ludzie są na terenie Białorusi. Oficjalnie została wysłana pomoc Polski dla tych ludzi i nie chcą ich Białorusi nie wpuścić, więc to dokładnie obnaża zamiary Białorusi, bo gdyby rzeczywiście ci ludzie głodowali i Białoruś nie byłaby im w stanie pomóc, co jest oczywistą fikcją, no, na Białorusi nie ma głodu takiego, żeby paru osobom nie mogli dostarczyć wody i żywności, no to pokazuje czyste intencje do robienia zamętu w kraju. Szkoda tylko, że ci posłowie Platformy Obywatelskiej tańczą, jakim zagra Łukaszenka, i szkoda, że nie ma żadnej, a właściwie jest reakcja całej Platformy, jest reakcja obrony tych ludzi, mówiąc, że tak, oni mają wrażliwość, oni chcą pomóc i w związku z tym nawet im nie zwrócimy uwagi, że to jest niestosowne zachowanie. No to pokazuje też całą obłudę, hipokryzję i bezczelność opozycji, która robi wszystko, żeby w Polsce był zamęt, używając nawet
napadów czy prowokacji stron państw, które nie są nam przyjazne. No właśnie, panie ministrze, jak to jest z tą opozycją? Bo z jednej strony część opozycji, lewica, dystansuje się od Donalda Tuska. Na przykład Krzysztof Śmiszek mówi, że Donald Tusk swoim oświadczeniem w sprawie sytuacji na polsko-białoruskiej granicy nie spełnił oczekiwań polityków opozycji. To jest jedna strona opozycji. Druga część opozycji, czyli przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, też zdają się nie słuchać. No bo w środę był ten tweet Donalda Tuska o ochronie granic. Teraz jest oświadczenie. Komisja Europejska, Parlament Europejski, państwa Unii Europejskiej mówią o konieczności ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej i konieczności zablokowania napływu nielegalnych imigrantów. No, tymczasem politycy Koalicji Obywatelskiej robią to, co robią. Pytanie, czy Donald Tusk ma w ogóle jeszcze jakiś na nich wpływ? Czy w ogóle Platformę Obywatelską da się uratować? No bo chyba po to przyjechał Donald Tusk. Donald Tusk ma na pewno wpływ. Pamiętamy, w jaki sposób zdmuchnął budkę, jak tupnął i wszyscy się podporządkowali temu, co chciał Donald Tusk. I gdyby dzisiaj chciał, to ten cały proceder byłby natychmiast wstrzymany. Więc jest to po prostu cyniczna gra. Z jednej strony Donald Tusk mówi tak, trzeba chronić polskie granice, a z drugiej strony wypuszcza bojówki platformerskie na żołnierzy na granicy i oskarżają Polskę nie ustami Donalda Tuska, tylko Tusk ustami swoich posłów o to, że jest bezduszna, że polscy żołnierze, no tutaj Frasyniuk akurat używał takich słów, są psami, śmieciami, no a jego parlamentarzyści czy różni też parlamentarzyści mówią tak, tak, to my się pod tymi słowami podpisujemy. Więc ta nagonka na Polskę, bo w tej chwili to jest nagonka na Polskę, jest za przyzwoleniem Donalda Tuska. Nie wiem, czy jest inspirowana, bo nie brałem udziału w rozmowach i ustaleniach Platformy. Oni to robią tajnie, no ale na pewno jest na to pełna zgoda Donalda Tuska, bo przecież on się nie wypowiada w żaden sposób. Nie skrytykował swoich posłów, nie powiedział powstrzymajcie się przed tego rodzaju bezprawnymi zachowaniami, więc no, to jest po prostu gra. On tu z cwanym graczem i w ten sposób udaje tutaj Europejczyka, że chronimy polskich granic, a jednocześnie wypuszcza te swoje zagony, się patrzy na polskie wojsko na granicy. Myśli pan, panie ministrze, że takich ludzi jak pani Jachira czy pan Sterczewski da się rzeczywiście realnie kontrolować i mieć na nich wpływ? Bo jak się patrzy na to, co oni wyprawiają, no to ja wątpię. No my na to nie mamy wpływu. My nie. Natomiast z całą pewnością Platforma może mieć wpływ, tylko nie chce. To jest tak, że no to, co wyprawiał chociażby swego czasu ich, no jeden z głównych chyba działaczy na sali sejmowej, i to nie przeszkadzało. Jachira z tymi różnymi atakami, happeningami też im nie przeszkadza, raczej biją brawo. Co o czym tu mówić? To jest po prostu jedna wielka inscenizacja w wykonaniu Platformy, taki teatrzyk kukiełkowy. No. Panie ministrze, to jeszcze może na koniec została nam minutka. Została nam minutka, więc zapytam o czwartą falę, która podobno zbliża się do naszych granic wielkimi krokami. Chodzi o czwartą falę pandemii, oczywiście COVID-19. Minister zdrowia zapowiada nowe obostrzenia. Kiedy pana zdaniem te obostrzenia należałoby wprowadzić w życie? Przy jakiej liczbie zachorowań? I czy ta czwarta fala będzie tak samo groźna jak trzecia? Czy jednak to szczepienie Polaków przyniesie skutek? Mam nadzieję, że czwarta fala będzie dużo łagodniejsza i mam nadzieję, że nie będzie wymagała wprowadzenia jakichś szerokich obostrzeń, bo po pierwsze gospodarka tego nie wytrzyma, po drugie społeczeństwo jest tym zmęczone, a po trzecie, jeżeli ta fala będzie łagodniejsza, to nie będzie takich okoliczności, żeby wprowadzić bardzo ostre obostrzenia. I miejmy nadzieję, że tak będzie. Dziękuję serdecznie, panie ministrze. Marek Suski, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, członek Rady Doradców Politycznych przy premierze Morawieckim, był moim i państwa gościem. Do zobaczenia, dobrego dnia, panie ministrze, dobrego dnia państwu. Życzę, zachęcam do pozostania z telewizją w polsce.pl. Za chwilę gorące pytania.